ale idzie. Idzie. Siedzi. O, jak chodzi. Ale schodzi pięknie. No słuchajcie, jeszcze kawałek tutaj przez lasek ścieżką i zaraz jestem na miejscu. Dzisiaj fajnie, bo kolejna ciepła noc. Podciągnę wodery i jestem praktycznie na miejscu. Dlatego spójrzcie, zawsze mało gratów. Torba, wiaderko, które musi służyć te za siedzisko, plecak. Bo do takich dłuższych wędrówek no nie można nie wiadomo ile sprzętu nabierać. No, przez bagienko jestem na miejscu. No porosły te trawy już od mojej ostatniej wizyty. No i dobra. Ostatnio jak byłem tutaj na gruncik, to sobie tu wytypowałem miejsce, bo tam by rosło zielsko. Tu jest tak nawet normalna głębokość i na skraju zielska tu czynię takie spławikowe stanowisko sobie upodobałem. Ale rozłożę kija, wygruntuję, zobaczę czy tu nie ma zielska. Jak nie, to bardziej na otwartej wodzie popróbuję, ale wolałbym tutaj. Witam serdecznie na kanale Primanki, witam was z rana. Nad przepięknym Bajorkiem, no w końcu postanowiłem wybrać się na spławik, no zobaczyć może z Alinem, no co weźmie, tak? Nie wiadomo co podejdzie, dlatego mówię, co weźmie. Bajorko piękne, no nie jest sam świt, ale dzisiaj jest pogoda piękna, bo jest pochmurno. Po ostatnim tygodniu, może więcej słonecznym takim, gdzie woda już się troszeczkę nagrzała. Dzisiaj piękny, pochmurny dzień, troszeczkę momentami wiaterek wieje, ale to się uspokaja, robi się stół i co jakiś czas troszeczkę wiaterko, ale pogoda na spławik bardzo dobra, dlatego nie przedłużam, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Wędki, no to słuchajcie, bo często o to pytacie, ja to powtarzam, no dla mnie to się wydaje, że cały czas powtarzam, ale ktoś może jest nowy, nie widział, a będzie chciał o to zapytać, to są Mistral Torella 3,60 do 25 gramów, kołowrotek też Mistral Cicata 4000, żyłka 0,20. Najpierw sobie wygruntuję, zobaczę czy to był dobry pomysł. No, głębokość całkiem. Głębokość tak niecały metr jest. Dobra głębokość. Woda już w miarę ciepła, przez ten ostatni słoneczny tydzień na pewno się nagrzała. Ale zanim rozłożę drugą wędkę, to sobie od razu zanęcę. Niech już zanęta działa. Na koniec na zanęcenie mam kukurydzę, ale tym teraz nie będę nęcił. I pszenicę. Na koniec zanęcę, bo być może tu jutro wrócę, zobaczymy jak to będzie z rybkami. Zanętę to jest makuch słonecznikowy, pół na pół z zanętą. Zielony karaślin, trochę płatek owsianych. Dodam kukurydzy, dodam trochę robaczków. Wodę z kukurydzy jeszcze, zanętę trzeba domoczyć trochę. Kukurydzy też od razu troszkę dam. Mam pinki trochę, dodam pinki czerwonych, nie mam niestety, bo mi padły, a teraz tak sucho było, że nie nakopałem nawet nowych czerwonych. Zanęty to mam niedużo, będzie z 5 kulek, wysypię nią całą, żeby później nie hałasować, a donęcać mogę kukurydzą z procy. No i będzie. Aha! Słuchajcie jeszcze, że jestem taki uprzemysłowiony ostatnio. Mam troszeczkę grubego peletu, takiego 9 mm. Rzucę garstkę. No i będzie. A, spójrzcie, w razie co mam jeszcze żywcówki. Bo pytaliście o to łowienie na żywca, mam żywcówki, w razie by się nic nie działo, może uda się jakąś płoteczkę złowić i na żywca rzucić. Przy spławiku to już nie tak jak przy spinningu, podbierak musi być gotowy wcześniej. Rozkładam wędkę, ale tak obserwuję, czy coś może już tutaj, ale to jeszcze nie ta pora roku, żeby buzowało, bumblowało, nie wiadomo jak. Drobniczka wierzchem chodzi, no a tutaj zobaczymy, czy coś podejdzie. Wędki mam dwie tak naprawdę identyczne i identyczne zestawy, a to słuchajcie po to, żebym sobie mógł przyłożyć jedną do drugiej i ustawić
grunt idealnie tak samo. No, stanowisko mam eleganckie. No dobra, to trzeba wyrzucać zestawy i cierpliwie czekać. Nie mam czerwonych niestety, ale dzisiaj ma coś popadać, to wyjdę w nocy, nabiorę sobie rosówek i za czerwonymi też pochodzę, poszukam, może będą gdzieś czerwone. Póki co klasyczna kanapka, kukurydza z białym, nawet z dwoma białymi. No i teraz zostaje tylko czekać. Ja mam dzisiaj herbatkę. Napiję się herbatki. I tak można sobie siedzieć. Tu, tak jak widzicie, mam zestawy rzucone na skraju zielska. No wiadomo, linka raś lubi właśnie na skraju zielska, znaczy skraju trzcin, na skraju zielska chodzić. Wezmę jeszcze proce, strzelę kilka ziarek z takim większym rozstrzałem. Niech zaczną szukać. Niech zaczną sobie szukać. A kilka ziarek dosłownie. A dzisiaj na koniec donęcę ze słoika tą kukurydzą gotowaną i pszenicą. I wtedy jutro rano już będę miał przygotowane stanowisko. No dzisiaj jestem z marszu. No, coś zabąblowało, lekko dygnęło. Słuchajcie, żaby rechoczą, ptaszki ćwierkają, no można się rozmarzyć. W takie miejsca lubię przyjeżdżać. Cisza, spokój, chociaż tam w oddali szosę słychać. Ale mimo wszystko ptaszki tutaj takie radio robią, ptasie radio, coś pięknego. No, idzie. Niech łyknie. Jest, ale to właśnie jakaś nieduża ryba. Ładna płoć. No spójrzcie, całkiem ładna płoć. Całkiem ładna płoć się trafiła. Na początek może być. No wiadomo, że nie po to przyjechałem, ale dobra i płoć. No właśnie, na samym skraju zielska. O, ale pociągnęło. Ale to takie płciowe zagrywki są. Że ja czerwonych nie mam, tego przeboleć nie mogę. Lin, karasz to czerwone robaki przecież. No ale może dzisiaj popada, to się przygotuje trochę. Teraz jak zwinę, muszę pamiętać, żeby skrócić przypon. Bo jednak na tą płytką wodę to za długi mam przypon. Wczoraj wiązałem od nowa przypony i tak na oko zrobiłem. Ale jak już rozkładałem wędki, to widziałem, że odrobinę za długie. Ale zapieniło. O, weszły normalne ryby. Ale idzie. Ale idzie. Siedź. O, ale chodzi. Ależ płocisko, to płoć? Nie wiem co, nie, to krąb. Piękny krąb. Całkiem przyzwoity krąb. I też wziął praktycznie samą kukurydzę. Te białe ich nie interesują. No idzie znowu.
No, stanął. Dostrzelę odrobinę kukurydzą, bo krąpia to ja się tu nie spodziewałem. A jak weszły takie ryby, no to co to dla nich jest takie, o, dwa pstryknięcia kukurydzą, to jest nic. Idzie. Idzie, 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 idzie. Siedź. Ładna płoć, ale to w dalszym ciągu nie to, o co mi chodziło. Płoć ładna. No, wiaterek się troszeczkę zbiera, ta reczka na wodzie się robi tutaj. No niekoniecznie to dobrze, ale może to tylko chwilowo. Idzie, 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 idzie. Siedzi. O, o, jak chodzi. Ale schodzi pięknie. Co to takiego? Leszcz? Chyba leszcz. Całkiem przyzwoity. Całkiem przyzwoity leszczu. Krótki ten podbierak tutaj mam. Siedzi. Piękny leszczu. No ten już trochę pochodził. Ten już trochę pochodził. Pewne branie. No i kukurydza z białym, kanapeczka. Czyli weszły tu na płytką wodę też normalne ryby. No takie oleszcze już można zaliczyć do normalnych. To mi się podoba. Także szansa na jakiegoś linka albo karasia też jest. I to na płytkiej wodzie na skraju zielska. Ale skoro takie ryby są, to dodam trochę tego peletu. Z dwie malutkie garstki, takie po kilka sztuk. No, znowu idzie. No, jeszcze nie. No to dam chwilę. No szkoda, że nie mam brasówek albo czerwonych. Troszkę słońce wyszło, się zmieniły warunki oświetleniowe i od razu automatycznie też tareczka się zrobiła, bo ten wiatr jakby trochę przegania chmurkę. Tak fajnie ciemno było, linowo, no ale na razie cisza. O, idzie na kukurydzę dwie. Siedź, o. Ładna ryba była. Piękna ryba była. No, po spince nie pozostaje mi nic innego jak donęcić, ale fajna ryba była. Tak szła, dałem jej chwilę i spinka. Spory haczyk, dwie kukurydze i spinka. Oj, no nic, po takiej spince fajna ryba była.
Trzeba będzie na pewno chwilę odczekać. Ryby podkarmiłem, a mówiliście, że dawno nie było kącika kulinarnego. No to jest jajeczka, kiełbaska. Zjem i będzie całkiem przyjemnie jeszcze posiedzieć. Nie dadzą mi zjeść. Fałszywy alarm. Dajcie zjeść ostatnie jajko i wtedy zapraszam na branie. No i pięknie, znowu woda się uspokoiła. Spławiki już nie dryfują, żyłki nie znosi. To jest to. Jakby na deszcz jakiś idzie, niby po południu miało padać. No to idealna pogoda na lina. Ale piękne branie. A to tylko płoć. Tylko łonia, jak krasnopióra, ale jaka piękna. A jaka dziabnięta przez szczupaka, patrzcie. Na dwie kukurydze. O, idzie. Na drugiej wędce idzie. Siedzi. Ale też chyba zdręga. Zdręgi weszły, czy płotka? O, tu płotka akurat. Ale jakby ryby się pojawiły z powrotem. Kręci tym wiatrem dzisiaj. Raz z jednej, raz z drugiej. Taki niezdecydowany ten wiatr jest. No, coś znowu zabumblowało troszkę. No, idzie. Ale to cyka drobna ryba cały czas. I w takiej sytuacji taka kukurydza z puszki to jest za mało. Muszę chyba otworzyć słoik i zacząć donęcać tą grubą ze słoika, bo tą to wyjada drobnica momentalnie. No słuchajcie, na dzisiaj to już wystarczy. Donęcę to, co mam do donęcenia i zaraz zobaczymy ryby. Pierw wyrzucę, co mam wyrzucić, to przyjadę tu jutro rano na dogrywkę. No, poszło wszystko, co miałem. Zobaczymy ryby. A jutro kolejna próba tutaj na zanęconym. No, spokój. Spokój, spokój, spokój. No, ładna wzdręga. Płoć piękna. Jeszcze dwie płocie. Jedna. I druga. No ten piękny krąb, bardzo ładny, uciekaj. No i rodzynek dzisiaj. Piękny leszcz. Wracaj do wody. Nie w tą stronę, w tamtą. Jedzie, poszedł sobie. No, to na dzisiaj by było tyle. Jutro dogrywka. No słuchajcie, tak jak widzieliście, no jakieś ryby były, ładny leszcz, ładny krąb, jakieś płocie normalne, wzdręga, były też ryby
na kiju, były też puste brania. No szkoda tej jednej dużej ryby, co pięknie prowadziła, ale no niestety wcięłem, chwilę była tylko na kiju, zaraz spadła. Ciężko ocenić, co to mogło być, ale zanęcone na jutro. Jutro tutaj na pewno wracam, próbuję i zobaczymy, co z tego zanęconego miejsca będzie. Ja na dzisiaj już kończę. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Tutaj, znad tej wody.